Cześć, jestem Jakub z kanału Monrik. W dzisiejszym odcinku kolejna odsłona zakładów rimherskich, siódma odsłona, a jest to równoznaczne z tym, że kolejna porcja zakładów, na które możecie głosować, żeby na końcu tej naszej takiej serii dostać nagrody. Nagrody, które zaprezentuję dopiero wkrótce, jeszcze nie na tym odcinku. Jeśli mam być cztery, ten odcinek będzie takim bardzo małym odcinkiem. Tylko trzy zakłady, no i nie będzie podliczona tabela po szóstym, ranking nie będzie podliczony po szóstym odcinku, czyli zostaje cały czas ten z piątego, w którym lider jest Mango Ziemniaczek z 1080 punktów, a wiceliderem 680 punktów Colbricks, 540 Lego Expert i tak dalej. A to dlatego, że z poprzedniego odcinka rozstrzygnęły się tylko 3 z 6 zakładów. Tak, nie mamy rozstrzygnięć do zakładu pierwszego, trzeciego i czwartego, więc dlatego dopiero jak zakłady się rozstrzygną, nawet nie, po prostu po tym odcinku, po tych zakładach łączy się po prostu z tamtego odcinka, wszystko podliczymy i z tego odcinka. Więc będziecie mieli takie podliczenie zakładów z dwóch odcinków. No a dzisiaj, jak mówiłem, skromna porcja zakładów, jednakowoż naprawdę ciekawych, takich obecnie związanych z tym, co się będzie działo. W opisie filmu możecie sobie zobaczyć ranking po 5 odcinkach. Tak jak mówiłem, ten nowy, odświeżony pojawi się po tym odcinku i będą już podane tam wyniki z dwóch odcinków, więc dużo się pozmienia w tej tabeli, bo te dwa odcinki dadzą sporo nowych punktów do zdobycia. Myślę, że mogę zacząć z zakładami. Przypominam, że jeśli nie bierzecie udziału w serii, możecie cały czas wziąć w każdym momencie. Tą przewagę da się nadrobić. Będą jeszcze jakieś specjalne jakieś ułatwienia, które pozwolą wam nadrobić tą przewagę, dlatego ja wam tutaj mówię uczciwie, bierzcie udział, bo to jest przewaga do nadrobienia. Nawet jak macie na razie 0 punktów, to możecie nadrobić to 1080. Zresztą zobaczycie, bo następne odcinki mogą wyglądać lekko inaczej, ale o tym kiedy indziej. No to lecimy z zakładami. Zakład numer 1. 7 maja na moim kanale pojawi się specjalny odcinek pojedynku na moce, w którym to rywalizować będzie są czterech twórców, którzy pojawią się na spotkaniu Brickzik 3. Który z nich wygra? Colbricks 30 punktów, Kraina Klocków 50 punktów, Ognisty Klocek 100 punktów, czy Klocek Klockowski 150 punktów. Głosowałem ten zakład możecie do 6 maja do północy. Zakład numer 2. Lego jakiś czas temu ogłosiło, że w letniej fali zestawów City pojawi się arktyczna podseria. Czy któryś z zestawów z tej podserii będzie zawierał nowy odlew w postaci małej wersji mamuta? Tak, 30 punktów, nie 50 punktów. Głosowanie na ten zakład możecie do momentu, aż ta informacja nie zostanie ujawniona. Zakład numer 3, ostatni. Kiedy dostaniemy falę letnich zestawów City na rok 2023? Pod tym pojęciem mam na myśli moment, gdzie w jednej chwili wyjdzie kilkanaście zestawów z tej serii. Przed 25 kwietnia 70 punktów, 26, 30 kwietnia 50 punktów, 1, 4 maja 30 punktów, 5, 10 maja 50 punktów, 11 maja i dalej 70 punktów. No i jest taka jeszcze dodatkowa, taka też nowość, która jest bezpieczna opcja, która obejmie taki dłuższy okres czasu, ale będziecie mogli zdobyć mniej punktów. Dlatego jeśli zagłosujecie na opcję 26 kwietnia, 4 maja, dostaniecie tylko 10 punktów. No ale wtedy będziecie mieli większą szansę na trafienie. Wiem, że to bardzo mało punktów, ale wtedy jest naprawdę duża szansa na trafienie, dużo się zwiększa szansa, więc możecie decydować, czy wybrać taką bezpieczną opcję, czy jakiś taki bardziej, że tak powiem, zawężony okres czasu. Głosować na ten zakład możecie do 22 kwietnia do północy lub krócej, jeśli ta informacja zostanie ujawniona wcześniej. Czyli to nie jest tak, że na przykład 21 kwietnia pojawi się fala City, a wy 22 kwietnia obstawicie tą opcję pierwszą. To tak nie działa. Jeśli informacja zostanie ujawniona wcześniej niż 22 kwietnia, to automatycznie kończy się też czas na głosowanie, ale tak to do 22 kwietnia do północy można na to głosować. To już wszystkie zakłady, które przygotowałem na ten odcinek. Mam taki plan, żeby w następnym, to już będzie 8 odcinek, myślę, że to będzie dobry moment, żeby pokazać już oficjalne nagrody, o które walczycie w tych odcinkach. A odcinek ten pojawi się jeszcze w maju, ponieważ będzie tam sporo zakładów dotyczących spotkania Brickzik, które już 27 maja. W tym momencie ja już was żegnam. Pa!